Cześć wszystkim, papa z Kubka Geria. A tak, 166 dzień, 167, 168, no ten odcinek. Dostałem wiadomość, żebym trochę więcej gadał, no dobra, to się rozgaduje. W zasadzie zacznijmy od parady. Spojrzałem na ten przycisk, tu znam, że puścimy paradę, bo dawno jej nie puszczałem. To ją puszczamy, no. A ja się w tym momencie wyciszę, sobie obejrzyjcie paradę i za chwilę zrobimy kolejne 21 babeczek. Po 3 dni, 7 zamówień, tyle wychodzi z obliczeń. 21. Ogólnie wyłączyłem przyciski, bo spauzowałem nagranie. Dobra, czyli jeszcze raz. Bo chciałem wyciszyć, a spauzowałem nagranie. Dobra, czyli nie wyciszam, a komentuję. Jeszcze raz parada leci. Zamiast się wyciszyć, spauzowałem nagranie. Czyli jeszcze raz. Po linii pierwszy, papa Louis na swoim stoisku, klozerze. No jedzie Roy, on już złotą ma. Ten następnie ze złotem. Okej, i to już są wszyscy, co ze złotem, no, co szli z flagą złotego medala. Papasowi klienci, czy klienci z innych papasów, wiecie, ale chodzi o pracowników, bo mówię, chyba wszyscy już mają te złota z każdego. Okej, i tu już są wszyscy ze srebrem. Pytanie, czy pójdą ci, co brązowe... czy ten brązowy... ci, co mają brązowy medal, to pójdą, ale ci, co medala nie mają, no to nie pójdą. Okej, czyli jeszcze jakaś tam... To jak jest 7 osób, to znaczy, że jeszcze jedna grupka osób pójdzie. No chyba, że jedna osoba. Ale nie, to już są wszyscy. Co mają brązowy medal, ale nie pracują w żadnym papasie. Dobrze, teraz jeszcze rodzina Romano. Fryzeria jechała, jeszcze pojedzie pan Kakeria. Wingeria, hotdogeria, no i nasza kubka Keria. I to już są wszyscy prawie, no jeszcze my. Okej, okay. No jeszcze tutaj Flipline jest studio, a po nich już nic nie jedzie, nie? Nie, Flipline studio zakończy całą paradę. Okej, okay, 84 punkty i będzie rank 106. Czyli Piraty Basz ostatni dzień z nami jest. Możliwe, że jeszcze będzie trzecia kolejka dla Piraty Basz, a możliwe, że już to jest ostatni raz, kiedy możemy te pirackie rzeczy nakładać na babeczki. Dobrze, teraz jest Kingsley. I mamy złota kolejne. Okej,
pełno tych klientów podchodzi do nas mających jedną gwiazdkę przed złotą. Ich się coraz mniejsza ilość robi. Skapło. Więc jeszcze trochę i będą tylko klienci, co mają tam większą ilość gwiazdek do zdobycia, żeby im złoto wbić. Podpisanie chorągiewki. No a Kari, no wiem medalik, ale no nic nie poradzę. Perfekta nie ma. No ale Kingslayowi to już trzeba zrobić perfekt. Ok, great. Fajnie to już zakręcone. Kapitan Cory. Kapitan Cory. Ostatni dzień przyszła. Dobrze, kokosik. Tęcza. Liter z pianki. Wiśnia i pianka. No, Kingslayu. Jest złoty, perfekt. To teraz można sobie zrobić wygląd tutaj. 45 osób ma było złoto. 36 jeszcze nie. 22 zamówienia na z kiwi ciastem. Jeszcze 8. Zebra. To już w sumie wszyscy fani tego święta. Cała trójca fanów już przyszła. Dobra, ciasteczka tutaj z czekoladą. Posypeczki niebieskie. Kotwice. Odnogi, ośmiornicze. Okej, nie zdążyło jeszcze się ciasto nie zdążyło urosnąć do... na tyle, żeby było gotowe. Więc trochę pomogliśmy. Claire, ty masz jeszcze jedną gwiazdkę do zdobycia. Nie liczę tej dzisiejszej. Ta dzisiejsza to z tą dzisiejszą to dwie, bez dzisiejszej jedna. O, tak to kręciłem. Ojej, tu ups wejdzie. No, tak to nie miało wyjść. To jest z Grimmy. Ona złota nie ma. Tylko... jeszcze dwie gwiazdki jej będą potrzebne. Jak już wyszło ups i good, no to perfekta nie ma. 89. Za ups jest coś takiego. Rita. Rita chyba lubi Christmas. Albo jakieś inne święto. W każdym razie jeszcze trzy gwiazdki będą jej potrzebne. O, perfekt. No to kręć jeszcze jeden. Teraz wanilia. Kokosy. Jak sobie oglądałem u innych youtuberów, co już mają tam złote medaliki wszędzie. Jak mieli ten finałowy dzień, to u nich też nie szło z perfektami. Też mieli 98 na build. Kilka razy. Okej, Majer Mał. Kiwi, kiwi. Kiwi dawać. Teraz
Ok, jeszcze W. Odgrzejemy trochę. Podgrzane. I teraz można dekorować wanilię na zielone. Teraz kolorowe na tęcza na biało. Tęcza na zielone, tęcza na białe. Wiśnia. Maliny. Ok. I teraz Majer Malu. No, perfekta tutaj nie ma. Tu, kokosik. Z kokosem trochę za wcześnie, jeszcze polewa. Czyli będzie zamiana kolejnością. Ok, pianka. Od nogi. Jakbym chciał, to mógłbym wszystkie zamówienia w jednym dniu zrobić z kiwi ciastem i to osiągnięcie zaliczyć. Ale nie. Tak się nie bawimy. Nigdy takich numerów nie wywijałem. A nie będzie takich akcji. dobra, rank 106. Więc drugie jesienne święto będzie. 409 i będzie następny rank. No tak przeskakują te żarówki. Ale i tak trafiamy to co trzeba, nie? No jeśli to jest 200, no to przy drugiej próbie trafia się sosik z gwiazdką. Gwiazdeczka na sosie teraz będzie. Chyba, że znowu. Ojej, co to jest? Okej, okay, no możemy się wzbogacić o te 2 dolce, już 4. O, teraz to nie trafiło. Okej, okay, czy jeszcze pasuje do... Oho. I co będzie? No, i gwiazdeczka zaliczona. No i po zakończeniu tego holidaya, Piratę Bash, mamy Halloween. I następny rank tylko jeden dzień wymaga. Dobra, no to Halloweenowe rzeczy. Halloweenowe rzeczy, szukamy w sklepie. I to, co nie kupione, no to gumy. I tutaj już więcej mnie nie interesuje. Dobra, tu jest jeszcze. Okej. Okay. Tutaj teraz plakaty Halloweenowe to jest jeszcze ten. I tutaj dalej już nie ma nic. I jeszcze te dwie farby. Czapeczek. Nie. Dynia mi tak średnio pasuje, nie? Zasłania całą głowę. No to będzie berecik, chociaż... Dobra, to w takim razie na Halloween bierzemy normalną czapkę, a nie dynię. Dynia to zasłania całą twarz. I właśnie ze względu na to dyni nie biorę. Okej, okay, dobra. Teraz Halloweenowo. Tutaj robimy lokal. Czyli zbieramy rzeczy. I szukamy miejsc, gdzie te plakaty można powiesić. I widzę, że na przykład mogę zdjąć te dwa plakaty Crimeo. Na pewno jeszcze się znajdzie coś Halloweenowego. Jakieś plakaty są. No właśnie. Dobra, zbieramy te rzeczy.
Potem powiesimy z powrotem. Teraz zebry. Okienko zbieramy. Jeszcze jedna zebra. Oho, Halloween. No to tutaj na przykład... Można zmienić. Ten go wyrzucicie tutaj tak. Przynajmniej będę musiał jeden plakat znaleźć, a nie dwa. W sumie to tyle. Halloweenowe rzeczy już są wszystkie. Więc teraz jeszcze powiesimy ten jeden. Dobra. Weźmiemy sobie kolorek pomarańczowy. Tutaj weźmy ten kolorek. Aha, tutaj pomarańczowo. Ze względu na to, jaką mamy ikonkę kanału, to tak tutaj kolorujemy. I teraz halloweenowe rzeczy tutaj. Zaczynamy od stolika. Stawimy je przy wejściu. Ok, tym razem od małego do większego, do dużego. W takiej kolejności. Wybrałem, dobra, duszek. Nietoperze. Oho. I do halloweenowych więcej rzeczy nie ma. A nie, jest jeszcze ten stworek. Dobrze. Tu jeszcze coś. A te gumy. Czyli te gumy postawimy tutaj. I teraz Jack Smith był przez długi czas, to teraz wracamy do kaktusa. Tak, wystarczy nam muzyczka gdzieś tutaj na przykład. Gumy kolejne. Kabusia tutaj na środeczek. Ok, jeszcze ten gramofon i kwiatki postawimy. I jeszcze tą kotwicę jedną. Gotowi, żeby rozpocząć. To rozpoczynamy. Halloween. I kto pierwszy przyjdzie? Z halloweenowych fanów? Profesor. Profesor już złotą ma. Nie? Profesorze? Czy nie masz? Nie, nie masz, no. Nie masz jeszcze z tego, ale dobrze, że zamawiasz kiwi i ciasta. Może się uda podczas tego święta zrobić tam to osiągnięcie za kiwi ciasta. A czaszki, znaczy takie no, dynie to tak, są świąteczne. Potem pachołki. No to wygląda jak pachołek. Tak w zasadzie to są... nie wiem jak to nazwać. Skylar ponownie przyszła. Znowu patrzące na nas oczka na foremce, tak? W zasadzie teraz zauważyłem, że te foremki te też są podświetlane, jak przyspieszam. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Ok, great. Sasza. Jako, że mamy Halloween, no to nasi closerzy będą poprzebierani. Przez trzy odcinki będziemy z Halloween teraz. Będziemy mieli taki klimat halloweenowy. Co trzy odcinki nam się zmieniają holiday'e. Dobra, teraz te czaszki. Tu jeszcze ta czaszka na środek. Ja to nazywam pachołki, ale poprawna nazwa to jest... Jak macie jakąś konkretną nazwę na to, no to możecie ją napisać. Ok, great. S. Alan przyszedł. Alana dawno nie było.
ale widać, że fanem tego święta nie jest. Okej. W ogóle tutaj pamiętam jeszcze początki Kakeri, jak to miałem problem, żeby tutaj w Better zrobić perfekty. Dzisiaj to je robię za pierwszym kliknięciem, a kiedyś to wymagane było ode mnie nawet obniżenie punktów w Butter. Nie było to takie łatwe jak teraz. Okej, Skylar. Okej, dalej perfekta nie ma żadnego tego dnia. To znaczy, że 167 dzień może być bez perfektów. Jest Penny. No widać, że Penny lubi Halloween. Dobra, teraz waniliowe na czarne. To była Sasza. Niska po nic. Oreosy nałożone. Teraz kolorowa posypeczka. Zieloną, pomarańczowo, fioletowo, czarna. Teraz dynie. I te moje pacholi, pachołki. Sasza. Pytanie, czy jeszcze jakieś złoto tego, w tym odcineczku wbijemy. Jakieś zielone. I czekoladowy. Chyba przez chwilę trochę zacinało odcineczek. Jeżeli tak było, no to nic nie mogę na to poradzić. Dobra, tutaj Big Pauli. Poprzedni odcinek był premierowy i wcześniejszy odcinek premierowy, nie, 59 i 61 to były odcinki premierowe, bo miały jakąś swoją okazję. Dziewiąty to było wbicie ranka setnego, 61 no to w zamian za 60 odcinek. 60 miał być premierowy, ale go nie nastawiłem, no to w zamian był 61. Dobrze, to jest tylko te babeczki powydawać. Może będzie stówka. Lizak. Posypeczka ciemna. No i teraz jeszcze pianki. Penny, co powiesz? Perfekt. Srebrny. Czekolada. Perfekt. Teraz M. Czekoladowa teraz, polewa. Tutaj też. Oreosy i ciasteczka. Oreosy, no to połamane ciastka są. Okej, teraz pianki i czekoladki. Takie czekoladki to są do pokonania w Papalui 3. Te latające w górę i w dół. To są właśnie odpowiedniki tych.
Nie wiem, coś tu było nie tak. Chyba, że ułożenie do góry było inaczej. Tutaj chyba to było źle. Te dwa. Papel ubiquoliego. Pewnie zrobiłem tu i tu tak samo, a chodziło o to, żeby było tu inaczej i tu inaczej. Dobra, czaszki, dynie. I to był dzień 167. A u ciebie też coś nie wyszło. Nie wiem co. Rang wbity, 107. Rang 108 wbijemy? Wbijemy, bo jak widzę, że jest poniżej tysiaka, no to my tysiaka zawsze zdobywamy. Jak się uda, to powyżej tysiaka też. Ale wiodącym wynikiem to jest zawsze 1000. I tak, no tutaj tak się trafiło, że nie mogłem nigdzie. Czy wiem, mogłem trafić 1,75 tutaj, bo była na wysokości gwiazdki. Tylko, że ja to zauważyłem, jak już strzeliłem piłką. Okej. No i mamy teraz dzień wypłaty. Dzień wypłaty 168. 168, więc to będzie 14 dzień wypłaty. 14. Jakby to wychodziło z obliczeń. 14. Chwila, 14 czy 12? 14, tak. 14, 14. Klajer będzie złoto, więc jednak jakieś złoto jeszcze zdobędziemy w tym odcineczku. Klajer będzie miał złoto. Ok, to można teraz zrobić szybkie podsumowanie, ile tego złota już mamy. No tutaj jeszcze 6. A tu... Dobra, 45. Czekoladowe. Good, ale good to nie będzie perfekcyjne good. Sasza. Teraz jak już mamy ten gramofon i szafę grającą, a ta muzyczka tutaj sobie gra. Ale jak wyłączę, mogę wyłączyć to klikając na automaty muzyczne. To jak to wyłączę, to muzyka nie gra. Nie. Ponieważ nie będę miał już perfekta, no to zrobimy szybkie nałożenie. Okej, dynia. Pierwsza była Maggie. Teraz jest czerwone. Więc teraz żadnego good nie chcę widzieć, bo jest tu złoto do wbicia. A to jest złoto, a to ja bym tolerował tylko perfekcyjne. Jeżeli by tak szło, ale to nie ode mnie zależy. Ode mnie to częściowo zależy. Druga część to od oceny klienta. Ok, wiśnie na bokach, tutaj też. Pianki. Ok. I będzie już złoto, ale z perfektem? No, dokładnie, z perfektem. 46 już. K. Perfekt. Kręci jeszcze jeden taki. Przyszedł Greg.
Dobra, a teraz kolorowe ciasto. Już przyszedł następny. Okej. Posypki z pojemnika duszka i z pojemnika oreosowego. Następnie dynie. No tak fajnie wygląda dynie na dyni. Nie? Dynia na dyni. Okej, ten pachołek tam się za bardzo schował, ale może jeszcze perfekt będzie. No, srebrny perfekt. Jak mamy medaliki, to tym bardziej będziemy ranki wbijać. Ninja. Kojarzyłem, że Ninja też jest fanką Halloween. Nie to, to. Dobra, kolejne kolorowe. Tutaj jest Grega. Okej. Okay. Jeszcze tu się dokręciło trochę. Santa. U ciebie złoto jest, nie? Nie, złoto jeszcze nie. Jeszcze trzy gwiazdki będą potrzebne. Muzyczka nie pogra za długo, bo ja tu robię szybkie ruchy. Ja tu robię właśnie te szybkie ruchy. Szybkie kliknięcie, weź zamówienie. Muzyczka to sobie tam chwilę pogra. I za chwilę jest wyłączana, nie? Na tą tutaj. Okej, wisienki. Perfekt. O ty, widziałem czerwone. Czyli to nie przechodzi. Dalej. Kenji przebrał się za Supermana, tak? To był Superman? Na pewno jakiś bohater to był, to jest. Jakiś bajkowy bohater jest. Ten strój Kenji'ego. Czy to był Superman? Nie pamiętam. Okej. Okay. Kokosik. Wiśnie. Santa. O, i nie ma perfekta. Okej, great. Te czarne. Dokończymy już podgrzewanie tego ciasta. Teraz dekoracje. A wasza kolejna, zostawianie łapeczek, komentarzów, subów. I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Albo jeszcze dzisiaj na live mnie usłyszycie. Ktoś ma jeszcze chwilę wieczorem, no to może odpalić go. Enjoy. Perfekt. Czekolada i czerwony. Ajajaj. Miało być kopiuj, ani ups. Dobra. Dla mnie to ja kliknąłem kopiuj, ale nie zaliczyło. Dobra. Ups. 89 za takie ups. Plus jeszcze kapnięcie czekolady poza babeczkę. Okej, okay, fajnie te pańczyny tam na odładze przy ławce wystają, nie? Halloween. Rozpoczęto. Rank kolejny. 108. Jeżeli byśmy przez cały odcinek następny wbijali ranki, to nawet ten jeden odcinek byłby już Halloweenowo ostatni.
Ale wydaje mi się, że 3 dni nie wystarczą. Będzie trzeba 4 dni rozegrać na Halloweenie. No to tyle rozegramy. Dobra, tutaj dynię mamy, cynamon mamy, kebab na dyni, oreosek tam, akordeon pod tacką i emeraldzik tutaj na dole. Jeszcze 90 sekund mieliśmy.